wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku najlepszej 50 gier według widzów GameTroll TV. Jest to lista, na którą głosowaliście przez ostatni miesiąc. Łącznie zagłosowaliście na 173 tytuły i z tych 173 50 otrzymało najwięcej punktów i w 5 odcinkach składających się z 10 gier będziecie mogli przez następne niedzielę oglądać, jak wyglądał wybór wasz i innych graczy. Czy wasze gry znalazły się na tej liście, czy jednak może tak popularne, jak wy myśleliście, nie są. Łącznie zagłosowało, za co jestem naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny, 2023 osoby. Kurczę, to jest prawie 2 razy więcej niż w poprzednim roku. Widać, że ta lista bardzo wam się podoba, chcecie brać w tym udział, współtworzyć ten program, za co jestem wam bardzo wdzięczny, jak również za to, że w maila, które do mnie wysyłaliście, umieściliście, no czasami pisaliście po prostu: od gry, do widzenia, dziękuję bardzo, pozdrawiam. Ale zdecydowana większość tych maili zawierała również takie pozytywne emocje przekazywane za pomocą, nie wiem, kilku zdań, że fajne jest to, co robię, żebym to robił dalej, jak najdłużej, bardzo wam się podoba, jak kanał się rozwija, cieszycie się i pozdrawiacie oczywiście maszynę losującą, która występuje w takiej formie i bardzo wam się to podoba. Prosiliście pozdrowić, co zrobiłem, Marka, Carlosa, żonę Carlosa, narzeczoną Marka, tą jeszcze muszę pozdrowić, ale one się pojawiają tylko i wyłącznie, wiecie, w tych naszych przypowiastkach w trakcie Trzech Troli, ale wiecie, że one są. Bardzo cieszymy się na tak pozytywny feedback z waszej strony. Rzeczywiście ta nasza praca, osób, które tworzą ten kanał, ma bardzo duży i głęboki sens. Dzięki wam bardzo za to. To teraz już pomijając ten mój przydługi wstęp, zapraszam na pierwszy materiał z waszej najlepszej 50. Zobaczcie, co tym razem zmajstrowaliście. Herbatka, piwo, cokolwiek do picia w rękę i oglądajcie. Najlepszą 50 gier według widzów GameTroll TV otwieramy w tym roku znaną i uwielbianą grą Magic the Gathering. Magowie, zaklęcia, przyzywanie stworów, kombinowanie nad taliami i wielka społeczność graczy ściągnęły już do tej gry niejedną osobę i bardzo dobrze, bo to świetna gra. Wielu jednak w myśl zasady, że jest to zbyt proste na mój skomplikowany umysł, omija ją lub wręcz nie znając głębiej, niesprawiedliwie ocenia. Nie dajcie się zwieść jednak tym podszeptom chaosu, bo to doskonała wkręcająca karcianka dla starszych, a dla młodszych może okazać się pomostem do krainy wyobraźni i nauki języka angielskiego. Bardzo polecam i chwalę wybór widzów. Lord of Waterdeep to gra planszowa, w której uczestnicy rozgrywki wcielają się w zamaskowanych lordów rywalizujących o kontrolę nad miastem. Wpływy i majątek Waterdeep są na wyciągnięcie ręki, ale zgarnąć je można tylko na drodze rozważnych negocjacji, wyrafinowanych oszustw i zawiłych intryg. Podczas rozgrywki lordowie wydają polecenia swoim agentom, za ich pośrednictwem najmują poszukiwaczy przygód, by wykonywali dla nich misje i pomagali w gromadzeniu wpływów. Wznoszą także w mieście nowe budynki, poszerzające repertuar dostępnych działań oraz zagrywają karty intryg, wprowadzających w życie swoje starannie ułożone plany. Lord of Waterdeep to strategiczna gra z intrygami w tle, więc jeśli szukacie takiej zabawy, to macie ją przed oczami. Budowanie miasta to fajna sprawa, dlatego gier, gdzie mamy taką możliwość, mamy sporo na rynku. Jedną z nich jest wybrana przez was Suburbia. Nie za prosta, nie za trudna, wydaje mi się, że dość dobrze wypoziomowana. Jednak pewnym jej mankamentem w mych skromnych oczach jest to, że wyobrażać sobie wznoszenie miasta samymi kafelkami to trochę mało. Nie przeszkadza to oczywiście mechanice. Chodzi mi tu raczej o względy estetyczne, które w Suburbii nie rażą, ale mogłoby to wyglądać nieco ciekawiej i przestrzenniej.
dobra gra dla osób, które szukają czegoś bardziej skomplikowanego niż wsiąść do pociągu i nie chcą niszczyć i burzyć, lecz budować. Bruno Catala, autor takich hitów jak Cyklady, Mały Książę czy Cienie nad Camelot, to już pewna marka. Dobrego autora poznaje się jednak nie po jednym dobrym projekcie, a po serii. Tak więc dobrego tytułu mieli prawo oczekiwać gracze i nie zawiedli się, bo taki dostali. W tej strategicznej grze tematycznie przenosimy się na Daleki Wschód. Mechanika to worker placement, z tą różnicą, że teraz na planszy od początku nic nie wykładamy, tylko wszystko już na niej jest, a my musimy dobrze tym gospodarować w trakcie gry. Gra spodobała się na tyle polskim graczom, że pewnie niedługo będą mogli się cieszyć jej polskim wydaniem. Przebogaty świat stworzony przez pana Andrzeja Sapkowskiego. Świetny polski projektant gier planszowych. Największy wydawca gier na świecie, czyli Fantasy Flying Games. Tak w skrócie można opisać działanie emocji i wykazać skalę oczekiwań wobec tej gry. Wreszcie nadeszła i stało się, co się miało stać, czyli bańka nadmuchanych oczekiwań pękła, ale jak widzicie, nie na tyle, by pojawiła się znaczna grupka osób chwaląca ten tytuł. Po czasie, kiedy emocje opadły, zagrałem znów w tę grę. Podszedłem do niej kompletnie na luzie, bo świat jest mi mało znany, podobnie jak twórczość pana Sapkowskiego, która nie przypadła mi do gustu. I wiecie co? Bawiłem się w miarę poprawnie. Bez fajerwerków, po prostu. Gdyby odjąć tej grze oczekiwania graczy i wypuścić ją pod innym tytułem i zmienionym światem, przeszłaby bez echa, na spokojnie, ale bez takiej nagonki jak teraz. Z wielką radością po podliczeniu głosów zobaczyłem, że Battletech znalazł się na waszej liście. Nie gramy w niego już dość długo, dlatego moja radość tym większa, bo mój odkurzony na półce egzemplarz powrócił do użytku. I co my tu mamy? Mechy, wielkie działa, możliwość totalnej prawie kontroli nad poruszającymi się maszynami, symulacje pola bitwy przyszłości, po prostu gratka dla fanów gatunku science fiction i nie tylko. Jeśli cenicie dobre gry taktyczne o nieco bardziej skomplikowanej budowie i niespecjalnie zależy wam na fenomenalnym wykonaniu figurek, to śmiało sięgajcie po Battletecha, bo to doskonała gra na bardzo długie zimowe wieczory. Piractwo za sprawą Hollywood stało się mniej więcej tak romantyczne w oczach odbiorców jak wyprawy krzyżowe. No, mniejsza o tego sens, ale nic więc dziwnego, że gry o piratach powstają, są chętnie nabywane przez graczy i część z tych gier, jak Kupcy i Korsarze, to rzeczywiście ciekawe i dobre tytuły. Naszym zadaniem w Kupcach i Korsarzach jest zdobycie 10 punktów chwały, pływając i załatwiając nie tylko pirackie sprawunki. Prosta mechanika dała nam te elementy fabuły, które musiały się pojawić. Możemy więc handlować, wypełniać misje od zarządcy portu, a także atakować innych graczy na morzu, czyli mamy fantastyczną, negatywną interakcję. Nic tylko rozkładać i piracić. Mage Knighta przyznam, że nigdy na stole przed sobą nie miałem, ale nasłuchałem się o nim samych dobrych rzeczy. Przygotowując się do tego opisu, zaciągnąłem również pisanych informacji. Przeniosło mnie do jednego ze sklepów, a tam znalazłem porównanie tej gry do Talizmana, tylko takiego bardziej rozbudowanego, według opisu wnosząc. Nie wiem co na to fani, ale ci pewnie wypowiedzą się pod filmikiem. Mage Knight daje wam możliwość w dołączonych scenariuszach do gry na przeżycie ciekawych przygód, pojedynki z różnymi bestiami, wypełnianie questów, rozwój postaci i wiele innych rzeczy znanych z klasycznych RPGów. Bardzo się cieszę, że takie gry powstają i mają wiernych fanów. Kiedyś w końcu dorwę egzemplarz. Nową Erę uważam za jedną z bardziej niedocenionych produkcji znanego wszystkim polskiego projektanta.
Fakt jednak, że ta znalazła się na waszej liście, świadczy o tym, że z jej popularnością nie jest aż tak źle. Argumentów, by być dobrą i ciekawą grą, jest kilka. Po pierwsze, świat przedstawiony, czyli post-apo plus pierwszy. Wspomniany projektant plus drugi. Dodatki, nienużąca się rozgrywka, nieszablonowe podejście do mechaniki i wiele innych zalet tej nie takiej lekkiej karcianki dają nowej erze na mojej liście, a co ważniejsze, półce w domu, stałe jak na razie nieusuwalne miejsce pod inne gry. Często porównywano do Race for the Galaxy i tu przyznam, że nie mam pojęcia dlaczego. Dzisiejszą dziesiątkę zamyka już dość leciwa gra pod tytułem Dominion. Swojego czasu zachwycano się nią jako innowacyjną, wprowadzającą świat gier bez prądu powiew świeżości. I tak było. Szybko powstały klony z mniejszymi lub większymi usprawnieniami i jakoś się to kręciło. Dziś, obserwując ten rynek, widać, że gracze mają już chyba dość czystej mechaniki budowania talii. Dlatego pewne fragmenty są implementowane w bardziej rozbudowanych projektach, co moim zdaniem sprawdza się lepiej niż to, co mieliśmy w Dominionie. Żeby nie było, nic mu nie ujmuje. To dobra, statyczna gra, gdzie dodatki wprowadziły nieco większą, żeby nie powiedzieć w ogóle, interakcję między graczami. I tyle na dziś. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek Wam się podobał i z uwagą będziecie śledzić kolejne. Zapraszam w następną niedzielę, a w tygodniu jak zwykle dwie recenzje. Jedną z nich na pewno będzie Lewis i Clark. Udanego tygodnia. Trzymajcie się. Hej!